Czwarta trybuna już za rok. W Zabrzu podpisano dzisiaj umowę dotyczącą dokończenia budowy stadionu Górnika Zabrze. Obiekt powinien być gotowy za 12 miesięcy. Liczba miejsc na stadionie wzrośnie do 32 tysięcy. Karolina Komada. Tyle zostało z zachodniej trybuny stadionu imienia Ernesta Pola w Zabrzu. Wręczamy bardzo ciężkie, ale też bardzo duża odpowiedzialność. Już jutro rozpocznie się ostatni etap budowy stadionu. Czwarta trybuna powinna być gotowa za 12 miesięcy, a wartość umowy jest o 9 milionów niższa niż zakładano. Kończymy dzieło, które rozpoczęliśmy i które dla wielkiego Górnika, 14-krotnego mistrza, jest bardzo, bardzo ważne. Tak więc za niespełna 50 milionów, 46 milionów dokładnie, powstanie ta część, która dopełni tego pięknego obiektu kubaturowego, tego obiektu sportowego, ta część, która spowoduje, że zamknięcie tej bryły pokaże rzeczywiście jej potencjał. W przetargu na budowę nowej części areny Zabrze inwestor wybrał ofertę Mostostalu Zabrze, gliwickiego przedsiębiorstwa budownictwa przemysłowego. Mostostal Zabrze uczestniczył także w pierwszym etapie budowy stadionu. A przede wszystkim dla nas, jak sama nazwa wskazuje, jesteśmy też mocno związani z Zabrzem. Jest to też coś wyjątkowego i prestiżowego. Bardzo nam zależało na tym, żeby się w tym przetargu znaleźć jak najlepszy. No, udało nam się go wygrać, konkurencja była silna, a dla pracowników, którzy są i związani i z Zabrzem, i z Gliwicami, i tak dużo mamy takich różnych tradycji też realizacyjnych związanych z miastem Zabrze, jest to bardzo ważna rzecz. Po zakończonej budowie Arena Zabrze ma mieć prawie 32 tysiące miejsc, ale to nie wszystko. W kubaturze obiektu będzie i parking podziemny, będą cały kompleks szatniowy z odnową biologiczną, będzie Muzeum Sportu Zabrzańskiego, będzie klub biznesu wraz z restauracją, loże, miejsca dla mediów. I wejście będzie właśnie od strony Piłsudskiego. Władze miasta chcą też wystąpić do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie inwestycji.